Hej, oczywiście dzisiaj WTD5 Expansion Update 10. A to nie doszło, między innymi ta mapka. Ubrałem Wavebanka, czyli zestaw muzyki, doszła ta mapeczka. Nie, to nie. A doszła. Nie, to chyba tyle. Jeszcze na beginner jest. Dwie nowe mapy. Ta. I ta. No więc dobra, w sumie dzisiaj robimy sobie Impo Payable na mapce Swiftów. Tak, idziemy tak daleko. I powiem wam tak, ta muzyka, którą za chwilę usłyszycie, to nie jest żaden montaż. Słuchajcie tego. Tak właśnie, to nie jest żaden montaż. Powiem tak, jak ja sobie tak przesłuchałem wszystkich mapek, to powiem szczerze, że ta muzyka mnie po prostu rozwaliła, bo ona jest fantastyczna. A jak zainstalować muzykę do moda, to też pokażę. W sumie pokażę całą instalację, więc... Tylko boję się, że coś źle powiem. I tak, w ogóle co o tej mapce powiem? Jest to mapka z WTD4. Wyciszę podczas spowiadania. Jest to mapka z WTD4. W wersji przeglądarkowej się pojawiła. Tutaj może namiary dam wam w opisie tej oryginalnej wersji. I tak. Dlaczego ona jest intermediate? Ona w grze samej, w oryginalnym WTD4 miała poziom beginner. A to wszystko dlatego, że można było tutaj postawić na przykład Dart Małpkę. Statka nie można było postawić wtedy, bo... A co z submarine? Submarinów nie było. W czwórce. Tak, nie można było położyć tego tutaj pana. Tak, co to jest za wieża w ogóle? Spikeball shooter to jest. Nie wiem, czy ja go w ogóle wykorzystam jakoś fajnie tutaj. Ale spróbujemy go wykorzystać. No. Jest dobrze. Ja miałem styczność z tą mapką, tak w ogóle. Owszem, miałem. Może tutaj overlay dam, nie wiem. Teraz sobie tak na overlay ustawiałem. Powiem wam tak, muzyka jest po prostu świetnie dobrana do wyglądu mapy. Co jest najfajniejszego, że można stawić sobie. Z gry nie trzeba płacić tych monkey money. Samo tutaj.
satelity nie postawię. O kurde, już przegrywam, no. Ładnie zaczynam. Powiem szczerze, że to jest dosyć trudna mapa. Powiem, że nie. Ona też ma piąte tiery. Ta właśnie nowa wieżyczka, więc też jest fajnie. Też oni mają razy 2 HP, więc tutaj na im popegu. Kurde, co oni znerfili też Blue Chipper? No to w tym modzie tak w ogóle, tak by the way. Coś nie żrą tego. Jak postawię drugi. Apetytu nie mają. Prawdopodobnie, ale to wszystko jest okej. Okay. Nie, tylko jestem za cicho, więc w sumie... Tak, to znerfili troszeczkę, ale powiem szczerze, że to może tylko teraz Moaby i BFB. Sobie zjeść na obiadek, więc to jest naprawdę dobre. I tak, w najbliższym update'cie został usunięty ten właśnie Double Cash Mode ze sklepu. Już nie można go kupić. Ale na pocieszenie doszło coś, co się nazywa Cash Pop, tam w tym Monkey Lab. To też zaraz pokażę. To sobie na końcu pokażę, jeżeli nie zapomnę. Się też boję, że ta muzyka nie jest na prawach autorskich czasem. Nie chcę sobie kłopotów robić. No
Teraz pokażę drugie ulepszenia. To jest Octoshot. W sumie jeden poziom wystarczy na razie. Lewej, więc w sumie. I jest trap. Tu mogę położyć? Nie, też nie mogę. No właśnie. Ta bitka działa podobnie jak Blade Maelstrom, więc... Tak naprawdę o co chodzi z tymi piątymi tierami? Akurat sprawa z Spike Balls wygląda tak, że jak kupi się piąty tier, nie wiem tu... Tak naprawdę jeden piąty tier uzupełnia... tą stronę, czyli nie wiem, jak kupię ten piąty po lewej stronie, to troszkę uzupełni to mocą, to jakby dostanę moc z, nie wiem, trzeciego poziomu, na przykład kudę ścieżka ta właśnie, no, po prawej, czyli nie wiem. Jak ja to znaczy w ogóle? Nie, czyli tak, jak kupię piąty, kupię piąty poziom, to tak jakbym kupił tutaj trzeci. Tak działa. Czy to jedno ulepszenie uzupełnia drugie. Słuchajcie.
Jak czasowo stoję 16 minut, to dobrze. Strumień. Pokazałbym Bloomsdale'a teraz. Ale Bloomsdale ma fajne upgrade. Powiem, że nie ma. Bo z niego można zrobić coś niezwykle mocnego, tak naprawdę. Wiem, że bardzo zaniedbałem BTD5, ale to jednak mogę do tego wrócić, ale to będzie kosztem BTD6. Więc nie wiem. BTD6 to raczej na święta będzie. Bo jest dużo tych mapek, które już są normalnie w grze. Bez instalacji modziaka i ich nie będę nagrywał na pewno. W nowym Impopable. No chyba, że do prezentacji ulepszeń eventów. I razy dwa szybko. Wow. Było hardkorowe akurat. Zagranie.
trudniejsze kudy od Mastery Mode. To tak szczerze mówię teraz. No to akurat rzeczywiście jest trudno. Czemu? Jak to? A, jeszcze raz. Ale nie wydaje tych 5 koła, które dostałem. Staram się nie wydawać tych 5 koła, tak żeby taktyka pozwoliła każdemu zrobić tą mapę. Żebym tylko nie zszedł poniżej 5000, bo będzie... Tak naprawdę film jest spalony, jeśli chodzi o bycie jakimś poradnikiem. Bo film jest spalony po prostu. Zszedłem.
Kurde, ta mapa nie jest najlepsza na Rayo w Dumy. Musiałem policzyć, żeby nie zejść sobie, żeby nie zejść właśnie poniżej 5 koła. Nie chcę, żeby film był poradnik, można tak powiedzieć. Był spalony. To za zadanko. To mogę się. Nie ma lekko tutaj.
nie widać, tutaj jest ikonka trzeciego ulepszenia, więc w prawej, więc widać, więc jest dowód na to, że można zrobić. O, nawet widać tutaj. Dobrze jest. Kurczę, to będzie dosyć wyjątkowo długi odcinek, nawet bym powiedział. Więc nie wiem, czy to się wstawi. O, powiem, te DDT nawet trudne są, rzeczywiście.
męczymy się teraz setną rundą. Zmienili też, poprawili w ogóle tego. Tego update'a, bo teraz trochę zoptymalizowali te ostatnie rundy. Miejmy nadzieję, że to pozytywnie akurat. Oczywiście, zmienię, mniej laguje. Oczywiście mniej lagów jest. No i to tyle. W ogóle pokażę na przykładu gdzieś jeszcze indziej muzyczkę. Zobaczcie to. Co idzie z tego? No. To będzie chyba następna mapa, nie wiem. No cóż, to tyle w sumie. I tak tą mapę Monkeys in Space kiedyś nagram, ale kolejna mapka to będzie na pewno ta. Więc trzymajcie się. Na razie.